Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na dzisiejszym spotkaniu online poświęconym historii i kulturze Romów w Polsce. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Adam Bartosz, etnograf, romolog, dyrektor, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, badacz historii i tradycji kultury romskiej, ale również historii Żydów. Wybitny znawca tej tematyki, autor kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji zwartych, który tak naprawdę był inicjatorem pierwszej wystałej wystawy o poświęconej historii i tradycji Romów w Polsce. To nasze dzisiejsze spotkanie odbywające się online jest związane z projektem, który realizuje Muzeum Tradycji Niepodległościowych, dotyczącym powstawania wystawy stałej w kuźni Romów, czyli w miejscu pamięci związanym z historią obozu romskiego powstałego w getcie łódzkim w 1941 roku. W roku 2021 przypada 80. rocznica utworzenia tego obozu. W związku z tym też nasze muzeum organizuje cykl wykładów, debat poświęconych historii Romów i Sinti. Jednym z takich wydarzeń będzie comiesięczne spotkanie z historią i kulturą romską. W ramach tych spotkań będą Państwo mogli wziąć udział w wykładach poświęconych różnym zagadnieniom. Na początek dzisiaj spotkanie właśnie z panem Adamem Bartoszem o historii Romów w Polsce od średniowiecza po wiek XX. Zachęcam Państwa do słuchania i zachęcam też do zadawania pytań na profilu Facebook naszego muzeum. Jeśli Państwo będą mieli takie pytania, to po wykładzie będziemy je zadawać naszemu gościowi i postaramy się uzyskać też odpowiedzi. Natomiast ja, aby nie przedłużać już tego wstępu, oddaję głos naszemu prelegentowi i sam również zamieniam się w słuch, aby dowiedzieć się więcej na temat historii Romów w Polsce. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo panu dziękuję za to wprowadzenie. Ja od razu postaram się nawiązać do pewnych kwestii, które pan zasygnalizował, a jednocześnie skorygować trochę tytuł, bo słyszę, że mam mówić o Romach w Polsce od średniowiecza do XX wieku. Formalnie państwo zasugerowaliście datę 1989 rok, jako końcową, jeśli chodzi o tę historię. Rozumiem, że ta data jest symbolicznie związana z symbolicznym upadkiem komunizmu i III Rzeczpospolitą. Tak to pewnie rozumiemy. Oczywiście jak w każdej historii trudno bardzo precyzyjnie datować różne zdarzenia, ale umówmy się, jest to historia Romów do XX wieku. Romów. Padła też tutaj nazwa przed chwilą, Romowie i Sinti, dwie nazwy, które określają ludność, o której będziemy mówić, a o której przynajmniej przez kilkaset lat będziemy mówić właściwie jako o Cyganach, bo przecież w źródłach, które za chwilę będziemy cytować, pokazywać, mamy do czynienia z Cyganami. Mamy do czynienia z Cyganami w obozie, w Cygojnerlager i powszechnie, dość niedawno jeszcze ta nazwa funkcjonowała oficjalnie. Może właśnie od tego zacznijmy, o kim będziemy mówić. Otóż najkrócej rzecz biorąc, praromowie przywędrowali do Europy z Indii i kiedy się pojawiali na różnych terytoriach, nadawano im różne nazwy. No, tak jest, że
każdy lud, każdy naród, grupa etniczna ma jakąś nazwę własną, którą się posługuje, a bywa tak, że jest nazywana przez swoich sąsiadów, przez innych, nadaje się nazwę i ta nazwa funkcjonuje w środowisku. Tak najkrócej w tej chwili przedstawiając rzecz, naszych zachodnich sąsiadów nazwaliśmy kiedyś, nasi przodkowie nazwali Niemcami. Słowo Niemiec dla Niemca nie mówi nic. Nazwa własna jest zupełnie inna, Deutsch, ale Anglicy nazywają ich German, Hiszpanie Aleman, Węgrzy nas nazywają Lędziel, co nam z kolei nic nie mówi i tak dalej. Tak więc i ci przodkowie Romów, kiedy przewędrowali do Europy, zostali skojarzeni przez ówczesnych z pewną sektą greckojęzyczną, którą nazywano Acigan. I jedna z nazw, która przelgnęła do tego ludu, to jest właśnie w rozmaitych odmianach Acigan, Cigan, Cykan, Cigojner, Acingari i tak dalej. Ale to nie jedyna nazwa, pod którą ten lud jest znany, bo przecież angielskie gypsy znaczy po prostu Egipcjanina, od Egypt, Egipcjanin. Otóż również kojarzono sobie w pewnym okresie ten lud jako przybyły gdzieś tam z Egiptu. Ciemna karnacja, wróżby, tajemniczość pewna, różne inne okoliczności sprawiły, że zaczęto nazywać tych ludzi Egipcjanami i ta nazwa do dzisiaj w niektórych językach przetrwała, bo przecież hiszpańskie Hitano, czyli Egitano, Egiptano, to również od Egiptu pochodzi. W niektórych językach bałkańskich również ta nazwa występuje, Agupti, Giupci i tak dalej. Ale oczywiście jeszcze pod innymi nazwami znani są choćby francuskie Cigan, to jest to Cygan, ale jednocześnie Bohemien, czyli ludzie przybyli z Boemy, po łacinie znaczy Czech, z Czech po prostu. Ale skupmy się na nazwie Cygan, tej pierwotnej, bo taką na terenie Słowiańszczyzny i sporej części Europy ten lud nosi. A skąd Romowie? Otóż podobnie jak inne ludy, które uzyskały pewną świadomość swojej wartości, a jednocześnie pewnej marginalizacji w społeczeństwie, Romowie zaczęli w pewnym momencie uświadamiać sobie, że słowo cygan w języku polskim, zresztą nie tylko w polskim, w słowiańskich językach i w innych, ma konotację nie tylko określającą lud jakiś, ale ma konotację negatywną. Nasze polskie cyganić choćby, pochodzące od słowa cygan. I tak od lat 70. mniej więcej zaczęto stopniowo upominać się o to. Proszę nas nazywać Romami, bo Rom to jest nasza nazwa własna. Rom znaczy w języku Romani człowiek, mężczyzna, mąż. W wielu językach zresztą nazwa własna oznacza po prostu człowieka. I ta nazwa Rom stopniowo wchodzi w użycie i dziś obecnie oficjalnie w publicznym dyskursie nie używa się tej tradycyjnej nazwy cygan, uważanej za niektórych aktywistów romskich za obraźliwą. Są też takie tendencje zmierzające ku temu, aby właśnie tę nazwę pierwotną cygan kultywować jako tą, która właściwie określa tę tożsamość. Zresztą trudno zupełnie z języka wyeliminować tę nazwę, bo przecież mówienie o tym, że romskie obozowisko, romskie dziewczyny, romska wróżba, to brzmi troszkę kulawo w polskim języku, prawda? W końcu piękne cyganki, czy cygańskie ognisko, cygańskie pieśni, to jest to słowo, które
oddaje koloryt właściwy tym zjawiskom. Zresztą sławna piosenkarka Edyta Górniak, która jest półromką z tego swojego cygańskiego pochodzenia, przecież robi markę. Ona zawsze mówi, jestem cyganką. To tyle może na temat pochodzenia nazwy samej, ale również użył kolega wcześniej nazwy Sinti. To jest zwłaszcza współcześnie dla ludzi, którzy się interesują tematyką romską, a zwłaszcza tym dla tych, którzy interesują się tematyką zagłady. Ta nazwa Sinti i Romowie bardzo często obija się o uszy. Skąd taka podwójna nazwa dla, w gruncie rzeczy, cyganów? Otóż Romowie dzielą się na wiele, wiele grup, które posiadają różne nazwy, o których wcześniej będziemy mówić. Niektóre z tych nazw zostały przez te grupy uznane za bardzo ich wyróżniające pośród innych. Spotkani przeze mnie Kelderasze w Argentynie. Kelderasze to jest jedna z grup europejskich, ale tam w Argentynie oni absolutnie nie identyfikują się ze słowem Hitano, Cygan czy czegokolwiek. My jesteśmy Calderari. I podobnie nastąpiło z grupą Sinto. To jest jedna z grup, która się ukształtowała na terenach niemieckojęzycznych, która była bardziej, jakby to powiedzieć, żyła w bardziej zmodernizowanym środowisku, w bardziej cywilizowanych warunkach niż nasi Romowie na Słowiańszczyźnie, na Bałkanach czy w Rosji. I starając się od tych, według Sintów, gorszych cyganów odróżnić, tę nazwę Sinto zaczęli bardzo mocno eksponować. A zwłaszcza w okresie nazizmu, kiedy ten Cigojner był nazwą dyskredytującą, pogardliwą, czy też w zasadzie równającą się z wyrokiem śmierci, Sinti zaczęli tym mocniej podkreślać ten nas. My jesteśmy Sinti, nie żadni Cyganie, nie żadni Romowie. I w tej chwili trwa taka sytuacja pewnej, nie wiem jak to nazwać, ale występujących dwóch nazw, które w gruncie rzeczy określają z grubsza tę samą grupę. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, kim są Romowie i Sinti razem, to są po prostu Cyganie, inaczej mówiąc. Ale dla usatysfakcjonowania Sintów, którzy tę nazwę szczepową traktują jako nazwę etniczną swojego etnikum, używa się często tego sformułowania Roma i Sinti, ale głównie w Europie Środkowej, na naszych terenach nie mamy takich problemów. Proszę Państwa, mówimy o Romach w Polsce. Pierwsza wzmianka o Romach, oczywiście o Cyganach, o Cyganie, została odnaleziona przez profesora Lecha Mroza w Księdze Miejskiej Kazimierza, dzisiejszej dzielnicy Krakowa. Wówczas w XV wieku był to osobne miasto. I w Księdze Miejskiej, którą tutaj reprodukujemy, w powiększeniu widzimy nazwę Nikolaj Cigan przez CZ pisany. Najstarszy dokument na terenie Polski, w którym wymieniana jest nazwa Cygan. Wspomniany wcześniej przeze mnie profesor Mróz podaje ten dokument jako dowód tego, iż tenże Mikołaj Cygan występujący w tej księdze jako mieszczanin,
płacił podatki. Skoro płacił podatki, no to musiał mieć tam jakąś nieruchomość, dom jakiś na Kazimierzu, w Kazimierzu. I dowodem tego jest, że to po pierwsze cygan, po drugie, no nie jakiś tam włóczęga, ale po prostu zwyczajny mieszczanin. W następnych latach spotyka się sporo dokumentów z terenu dzisiejszej Polski. Mówię dzisiejszej, bo to są dokumenty z okolic Szczecina, Śląska, w których wymienia się nazwiska cyganów jako ludzi zamożnych, jako mieszczan, jako właścicieli jakichś nieruchomości. Niemniej jednak ta nazwa, nawet jeśli nie oznacza cygana, można mieć wątpliwości, to na pewno jest to nazwisko Mikołaj Cygan. Skoro ktoś takie nazwisko nosił, no to dowód na to, że ta nazwa, to imię, to nazwisko już wcześniej było znane. Czyli powiedzmy 1401 rok, pierwszy raz wspomniano na terenie Polski w dokumentach słowo cygan, ale z tego wynika, że ci cyganie musieli być już na tym terenie znani no, przynajmniej kilkadziesiąt lat, aby taka nazwa powstała. Jakże tych cyganów, tych przybyszów traktowano na terenie Polski? Otóż pierwsze grupy spotykały się no powiedzmy z pewną obojętnością. Natomiast sytuacja się zmieniła radykalnie na początku XVI wieku, a to za przyczyną tego, iż przybyli z południa i ze wschodu Romowie, powędrowali dalej na zachód, do krajów niemieckich, do Hiszpanii, krajów francuskich i tam dość rychło spotkali się z prześladowaniami, które ich dotknęły ze strony tamtejszych władz, traktujących ich jako ludzi próżnych, przestępców, jako ludzi niepracujących, włóczących się, powodujących pewne zagrożenie. I z czasem na Zachodzie wydano mnóstwo edyktów antycygańskich, skazujących ich ostatecznie na banicję, na wygnanie, czy nawet wręcz skazywano ich na śmierć. Na początku XVI wieku spore grupy zaszczutych, gonionych Romów zaczęło przedostawać się od strony Śląska na tereny Polski. I wówczas to okazało się, że Polska, no jak to dziś legenda mówi, kraj bardzo, bardzo tolerancyjny, wrócimy do tego później jeszcze, przyjęła ich znacznie bardziej przyjaźnie niż te kraje zachodnie. Tu się ci Romowie zadomowili na terenie tej historycznej Polski i wręcz przyjęli nazwę od tego kraju Polska Roma. Polska Roma. W języku Romani powiada się mesom Polska Roma. Jestem Polska Roma. Ta nazwa, ona nie tyle jest związana z terytorium, z krajem, ile z obszarem polskojęzycznym, czy też wschodnimi terenami Polski. I dzisiaj, jeśli nawet Romowie mieszkający na Ukrainie, w Litwie, czy w Rosji, na Białorusi, nazywają się Ruska Roma, Lotwitka Roma, czy jakoś jeszcze inaczej, ale oni są świadomi, że przynależą do tej wielkiej, wielkiej grupy szczepu, czy jak tam zwał, Polska Roma. Jednak i tutaj te trendy z zachodu, które były niesprzyjające Romom, dotarły. Proszę spojrzeć na ten dokument, to jest Marcina Bielskiego, Kronika Wszystkiego Świata,
która powstała mniej więcej w półtora wieku po tym, jak pierwsi Romowie na terenie Polski się pojawili. I otóż ja tu wyabstrahowałem fragmencik takiego rozdziału o cyganiech tułaczach. Jak Państwo mogą widzieć, jest to lud próżnujący, chytry, tajemny, plugawy, dziki, czarny, wiary ani postanowienia nie mając, gdzie się przywloką, tam wiarę trzymają ją, aby im dawano. I tak dalej, i tak dalej. Pisze dalej Bielski, w cudzych ziemiach katami bywają jako w Turczech i gdzie indziej i na szpiegi jeżdżą do nieprzyjaznych krajów. Powiadają ci matacze, żeby to pokutowali włócząc się po rozmaitych krajach, iż byli odstąpili wiary chrześcijańskiej, a na Mahometową przystali. A w Turczech także, iż się byli obrócili na chrześcijańską wiarę. To jest stara legenda, która powiada, którą sami Romowie stworzyli i roztoczyli wokół siebie, że oto dlatego wędrują, że będąc w krajach muzułmańskich nie chcieli się wyrzec wiary chrześcijańskiej i zostali za to wygonieni z tego kraju. Albo też inaczej, że przyjęli wiarę muzułmańską, przeszli na islam i stąd teraz pokutują za to, że taki grzech uczynili. I bardzo ciekawie Bielski pisze, dalej, jest naszych dość między nimi łotrów, co też chronią się od robót, aby im także zdało się poczciwie kraść. O, i teraz charakterystyka ciekawa. Którzy sobie twarze poczernili i włosy tym obyczajem, nabrawszy śnieci jęczmiennej, to jest taki pasożyt jęczmienny, zbijają ją z żółcią wołową, przyczyniwszy trochę oliwy, i tym się marzą na każdy miesiąc. No więc to nie jest taka przyrodzona ciemna karnacja tych ludzi, tylko właśnie, aby utrzymać tę karnację, muszą co miesiąc namazać się jakąś substancją, którą Marcin Bielski skądś wymyślił. Otóż ta charakterystyka Romów, Cyganów, którą w XVI wieku zresztą powtórzył Bielski za innym kronikarzem niemieckim, Johannem Insterem. Otóż no, ta charakterystyka właściwie zaważyła na postrzeganiu Romów wręcz po dzień dzisiejszy. I z tą charakterystyką musieli Romowie bytować przez całe wieki jako ludzie wrogo nastawieni, groźni, szkodzący, podejrzani i tak dalej. Jak wyglądali ci Romowie? Otóż pierwszy wizerunek, jaki w polskich źródłach można odnaleźć, to jest rysunek, który powstał mniej więcej prawie 3 wieki później w stosunku do tej pierwszej wzmianki z 1401 roku. No i tak autor obrazka sobie wyobraził, wyobraził, tak ich narysował, może istotnie tak wyglądali, jak ich spotkał. No, z naszej perspektywy trudno tu znaleźć jakąkolwiek cechę, która by świadczyła o cygańskości tych ludzi. Kobieta, mężczyzna ubrani w jakieś stroje, powiedzmy, średniowieczne czy późniejsze, co ich charakteryzuje, jakieś sakiewkę, coś w rękach trzymają. Trudno skojarzyć sobie te cechy z jakimikolwiek cechami przypisywanymi cyganom w tamtym okresie. No, w każdym razie, taki to był portret z tych czasów. Ale zanim ten obrazek powstał, Romowie zagnieździli się na naszych terenach.
osiedlali się, częściowo się włóczyli, ale często się osiedlali. Po przekonaniu ogólne, że Cyganie to jest lud wędrowny, to są koczownicy, ono nie do końca jest prawdziwe, bo kiedy tylko Romowie mieli okazję osiedlić się, to się osiedlali. Mało tego, byli zapraszani do osiedlania się. Ale wraz z tymi tendencjami, o których wcześniej wspomniałem, zachodnimi, wraz też z obserwacją tych włóczących się po części ludzi, zaczęto w Polsce wprowadzać pewne zakazy, czy też ustawy antycygańskie. Otóż mamy taką jedną z pierwszych, taki paragraf w Konstytucji Sejmu Warszawskiego, no, w półtora wieku po czasie, kiedy już po naszych terenach ci ludzie wędrowali, taki paragraf, jak Państwo widzą, Cygani albo ludzie niepotrzebni będą przez nas z ziemi wywołani, czyli wygnani i na potem nie mają być do niej przyjmowani. No, na ile, właściwie do kogo skierowany jest ten dokument, ten paragraf, ta ustawa konstytucyjna? Otóż nie tyle do Cyganów samych, bo którzy ani czytać nie umieli, ani nie wiedzieli, że istnieje jakaś konstytucja czy jakiś Sejm, ale to był paragraf skierowany do szlachty, do właścicieli ziemskich. Z czego? Dlatego, że jak z tego wynika, przyjmowali do swojej ziemi, osiedlali ich, tolerowali ich. Dlaczego zatem należało się ich pozbyć? No, na jednych terenach pewnie zamieszkiwali, byli traktowani jako potrzebni pracownicy, specjaliści, kowale, specjaliści od koni, ale na innych terenach pewnie żyli bardziej żywotem, powiedziałbym, pasożytniczym. Stąd też na całą tę grupę to odium włóczęgów spadało i efekt taki, że stworzono ustawę, która nakazała ich wypędzić, ale w kilkanaście lat później na Sejmie Piotrkowskim powtarza się, piszą, i ponieważ przez Cyganów w koronie siła złego się dzieje, przeciwko tym statut warszawski, wcześniej przeze mnie tu przytoczony, w egzekucją przywiedziemy, czyli będziemy egzekwować ten statut warszawski, tę ustawę i rozkazujemy, aby ich koniecznie już od tego czasu w koronie i wszystkich państwach naszych nie było. Przypomnę, że to była korona i nie tylko sam rdzeń Polski, ale przyległe ziemie. I kiedy który starosta ze starostwa swego wypędzi, aby ich żaden nie przechowywał. No więc widzimy, iż jeśli by nawet ktoś wypędził ze swoich ziemi taką grupę Cyganów, to okazuje się, że jego sąsiad, czy dalej mieszkający starosta, czy też szlachcic, czy też no, być może jakiś inny właściciel ziemski, przyjmował tych Cyganów jako przydatnych w gospodarstwie. No i tutaj mamy przykład właśnie nie tyle tolerancji, którą tak sobie chętnie się szczycimy, ale pewnie raczej pewnej anarchii, czy też bałaganu prawnego. Otóż ustawa ustawą, ale jak mi jest Cygan potrzebny w gospodarstwie, to dlaczegoż mam się go pozbywać, mimo iż ustawa nakazuje. Mało tego, szlachta z Podlasia skierowała petycję do Sejmu, w którym dopomina się, aby te ustawy nie
respektować, ponieważ Cyganie osiedleni w ich dobrach są bardzo pożytecznymi ze względu na umiejętności rzemieślnicze. Po prostu my chcemy, aby Cyganie w naszych dobrach zamieszkali, ostali się i chętnie przyjmowano ich. Także ta sytuacja była, no właśnie, formalnie można by się domyślać, że ci wędrowcy byli prześladowani. Pewnie w jakimś stopniu, tak, ale praktyka wskazywała na to, iż byli po prostu potrzebni. Stanowili jeden z elementów krajobrazu kulturowego naszego kraju. Tak. I tak się działo przez kolejne wieki, w których Cyganie byli traktowani jako ten substrat etniczny, no jednak na marginesie oficjalnego żywota. I dopiero w 1791 roku, a więc w roku powołania Konstytucji Trzeciomajowej, ówczesny organ nazywany Komisją Policji Obojga Narodów, czyli coś jakby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, powiedzmy, ogłosiło taki manifest, w którym, i tutaj Państwo mogą dojrzeć, w którym Cyganów traktuje się jako ludzi równych innym. I tam się powiada, tego gatunku ludzie nie są wyłączeni spod opieki rządowej. To jest niesamowita nowość w tym czasie w Europie, na świecie. Każdemu wolno jest przyjąć cygana na osiadłość lub służbę do swojej, do wsi swojej, jako też, że tak komisje cywilno-wojskowe, jako i szlachetne magistraty nie mają pod tytułem włóczęgów tego gatunku ludzi aresztować. Owszem, mają one oznajmiać o rządowej nad nimi opiece. Jak bardzo rewolucyjny był to dokument, to dopiero wtedy można sobie uświadomić, kiedy się pozna historię innych krajów w tym samym czasie. To był okres oświecenia, kiedy władcy europejscy starali się maksymalne korzyści wyciągnąć z poddanych, którzy starali się opodatkować, zarejestrować wszystkich, którzy na tym terenie przebywają, którzy byli przekonani, że człowieka można kształtować dowolnie. Wystarczy tylko wola władcy. Na terenach Prus, na terenach wczesnej Austrii, na terenach Rosji władcy wydawali akty, w których starali się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, produktywizować cyganów. Maria Teresa, austriacka władczyni i jej następca, cesarz Józef I, wydali mnóstwo dokumentów, nie tylko wydali, ale egzekwowali później to prawo, które na przykład na terenach monarchii austriackiej nakazywały osiedlenie się cyganom wędrownym, zakazano im posiadać koni, zakazano posługiwać się językiem cygańskim, nakazano odbierać im dzieci, jeśli nie będą posyłane do szkoły, jeśli będą dalej używać języka swojego. I odbierano, skazywano ich na ciężkie roboty, kiedy
opuścili miejsce zamieszkania. To były bardzo okrutne restrykcje, które stosowano wobec Cyganów, ale jednocześnie na przykład ta sama Maria Teresa budowała specjalne, eksperymentalne osiedla dla Cyganów. Ale to wszystko zmierzało do tego, aby ten lud w sposób mechaniczny pozbawić zupełnie tożsamości. W rezultacie na przykład Romowie na terenie Hiszpanii, którzy poddali byli ogromnej presji asymilacyjnej, zatracili zupełnie prawie język Romani. Dzisiaj jest to język, który ma charakter języka profesjonalnego. Młodzi Romowie, Hitanos, nie uczą się tego języka od matki w domu, uczą się języka romskiego od swoich ojców jako języka profesji pewnej. To jest język, właśnie nie jest to język rodzimy, tylko język grupy zawodowej. Na dużych obszarach węgierskich również Cyganie nie znają do dzisiaj języka romskiego, ponieważ tak mocne szykany skierowano wobec nich, że musieli ten język zapomnieć, nie posługiwali się nimi. Odbiegamy w tej chwili odrobinę od historii Romów na terenach Polski, ale aby sobie uświadomić, jak różne były uregulowania prawne i jak niesamowicie humanitarny charakter miała ta instrukcja, czy edykt, czy jak to nazwać. Niestety wiele na ten temat mówię, ale przecież Polska rozpadła się niebawem i te wszystkie wspaniałe dokumenty, łącznie z Konstytucją Trzeciomajową, straciły właściwie swoje znaczenie. Przestały być komukolwiek potrzebne. Ale jest to dokument świadczący o niezwykłym humanitaryzmie ówczesnej inteligencji rządzących na naszych terenach. Bardzo ciekawym zjawiskiem na terenach Polski, w odróżnieniu od innych państw, było zjawisko tak zwanych starszych nad Cyganami. Otóż od czasów króla Jana Kazimierza kancelaria królewska wystawiała dokumenty na starszeństwo cygańskie, tak się to nazywało. Mianowicie mianował król starszego Cyganów na kogoś szanowanego w tym gronie, na funkcję takiego, no właśnie, starszy nad Cyganami. Ktoś, kto z jednej strony opodatkowywał Cyganów, z drugiej zaś strony zapewniał tym ludziom bezpieczeństwo, stosując odpowiednie uregulowania wewnętrzne. I otóż te funkcje starszego nad Cyganami, one były wydawane dla całego państwa, jak tu państwo widzą po prawej stronie tej tabelki, którą zrekonstruował, sporządził wcześniej już wspomniany przeze mnie profesor Lech Brus. Otóż te przywileje na starszeństwo były wydawane dla całego państwa, więc korona i Wielkie Księstwo Litewskie, czy też na przykład tylko na Księstwo Litewskie, rozmaicie to wyglądało. I ta funkcja, ten zwyczaj, to zjawisko, które często nazywa się potocznie mianowanie na króla cygańskiego, ono istniało do końca istnienia Rzeczpospolitej. Niejaki Jan Znamierowski, tutaj wymieniony jako nominowany w 1780 roku, jeszcze wspominany jest gdzieś tam na początku XIX wieku jako panujący nad wszystkimi Cyganami.
Przy czym należy tu wspomnieć, że o ile ten pierwszy jakiś tam Janczy, być może ten Matiasz Korolewicz, czyli syn króla, tak to można wnioskować, to byli Cyganie, to byli Romowie, o tyle następni to byli jacyś tam szlachcice niekoniecznie najszlachetniejszego gatunku. Jeśli tak można powiedzieć, można podejrzewać, że to byli tacy awanturnicy w typie Kmicica, który potrafił silną ręką ujarzmiać wędrownych ludzi, opodatkowywać ich, oczywiście wymierzać sprawiedliwość wedle własnego uznania, ale czerpiący z tego swojego starszeństwa, z tego królestwa dość niezłe pieniądze. Również w dobrach szlacheckich takie uregulowania wprowadzano, między innymi książę Sanguszko. Wspominam Sanguszkę, bo to jest związany z moim miastem, z Tarnowem, książę pochodzenia litewskiego, który nadawał takie przywileje, ale najbardziej znany był Karol Radziwiłł, który nie tylko takie funkcję starszego mianował, Jana Marcinkiewicza tutaj widzimy, ale również założył Akademię Niedźwiedzią w Smorgoniach na Litwie, a więc taką szkołę tresury niedźwiedzi. No, obrazek Karola Wojciecha Gersona z połowy XIX wieku, no, taki pewnie na jakiejś fantazji oparty, opowieściach, pokazuje, jak to Znamierowski kłania się księciu Radziwiłłowi. Przyjechał karetą zaprzężoną w trzy pary niedźwiedzi, małpy powodzące i tak dalej. Te niedźwiedzie przynosiły niezły interes księciu Radziwiłłowi, ponieważ Cyganie wędrowali po Europie, pokazywali tresowane niedźwiadki, za to otrzymywali pieniądze i na zimę zjeżdżali do Smorgonii, aby niedźwiedzie mogły sobie zimę spędzić śpiąc. Taka bardzo ciekawa historia, ciekawy epizod z historii Romów. Wielkim wydarzeniem było w połowie XIX wieku uwolnienie Romów, którzy mieszkali na terenach rumuńskich, obecnej Rumunii, w Siedmiogrodzie i w Wołoszczyźnie, którzy byli tam traktowani jak niewolnicy, sprzedawani na jarmarkach. Byli to Cyganie przynależni bojarom, przynależni klasztorom, przynależni bojareszti, monastyreszti i domneszti. Takie były grupy tych niewolników. Z różnych względów politycznych, już nie będziemy o tym się rozwodzić, kiedy doszło do zjednoczenia Wołoszczyzny z Moltenią, powstała Rumunia, już nowoczesne państwo i pod naciskiem innych krajów europejskich, od tak jakbyśmy to powiedzieli, organów Unii Europejskiej, nastąpiło uwolnienie tych Cyganów i wówczas wyruszyli na wędrówkę. To była podobna wędrówka jak w pierwszych latach lat 90., jeśli ktoś pamięta, kiedy po rozpadzie komunizmu tysiące Romów z Rumunii wyruszyło na wędrówkę, między innymi do Polski. To była masowa emigracja kalderaszy, czyli kotlarzy, kaldera po rumuńsku to kocioł, i lovari, lo to po węgiersku znaczy koń. Dwie grupy wędrowne, które no wręcz zalały Europę. Może to zalały jest o tyle nieadekwatne do liczby, natomiast adekwatne, jeśli chodzi o ich ekspansywność. Oni się tak wyróżniali od wszystkich innych Cyganów ubiorem, zwyczajem, że
no, trudno było ich nie zauważyć. Jest mnóstwo opisów, rysunków, obrazków, jak ci kalderasze wyglądali. Byli to kotlarze. Tutaj mamy bardzo piękne zdjęcie Ignacego Krygiera, który miał pracownię fotograficzną w Krakowie i on wręcz wyłapywał na ulicy rozmaite, jak się to mówi, typy, które fotografował. Olbrzymie archiwum powstało rozmaitych krakowiaków, górali, włóczęgów, żebraków, wszelkiego ludu okolicznego, który do Krakowa zjeżdżał, no i między innymi utrwalił na szklanych kliszach, które są w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, no chyba na jakichś 10 kliszach tychże kelderaszy. Proszę zobaczyć, ja mówiłem, że to byli ludzie z niewoli wyzwoleni, ale niewola niektórych tych grup polegała na tym, że oni byli na przykład poszukiwaczami złota w Karpatach, wypłukiwali złoto i część tego złota mogli sobie zachować. Także będąc niewolnikami, no nie byli ludźmi nędznie, znaczy nie, żyjącymi w nędznych warunkach. Te widoczne takie białe plamy na kurtce tego kalderasza, to są ogromne srebrne guzy, którymi charakteryzowały się stroje tych kalderaszy. To byli bardzo bogaci ludzie, zresztą do dzisiaj gdziekolwiek są na świecie, kalderasze uważani są za najbardziej bogatych Romów. Nasi polscy Romowie, Polska Roma, wspomniałem, że ta grupa, która z terenów Niemiec przywędrowała, przebrała nazwę Polska Roma, nazywali ich Austriakami. Austriakami, ponieważ na tereny polskie, Królestwa Polskiego, oni przybyli od strony Galicji, od Austrii, a więc Austriaki. Do dzisiaj ci Romowie z grupy Polska Roma mówią, to są Austriaki, Austriaki. Ci Austriaki, ci kalderasze, stali się autorami, zainicjowali, powiedzmy, zjawisko szczególne na terenach polskich. Mianowicie, odwołując się do tych historycznych królów cygańskich, tych starszych, których kiedyś w poprzednich wiekach mianował król czy książęta, wznowili tą funkcję królewską. Wznowili, może to za wiele powiedziane, to byli bardzo przebiegli, powiedziałbym, no, cwani ludzie, którzy mieli ogromną umiejętność stwarzania wokół siebie pewnych mitów, wykorzystując z jednej strony łatwowierność urzędów, z drugiej strony chęć obcowania z jakąś egzotyką. Otóż tenże Michał II Kwiek, w sam raz tego pokazuję, bo jego zdjęcie bardzo ładnie się zachowało, łącznie z pieczęcią jego, ogłosił się królem cygańskim 21 stycznia 30 roku. Wcześniej jego krewniak Michał był królem, później jakiś jeszcze krewniak Michał Michalesku. Jednocześnie takich królów bywało dwóch albo trzech, którzy się zwalczali, nawzajem wyzywali, donosili na siebie. To było coś w rodzaju takiej, no wręcz maskarady. Dziennikarze, urzędnicy doskonale się na to nabierali. No, jeśli taki Michał Kwiek czy jakiś inny król cygański przyszedł do urzędu prosić o zezwolenie na dwa browningi albo na postój jakiś szczególnie ekskluzywnym miejscu, gdzie chciał sobie obozowisko rozbić, no to cóż, królowi się nie odmawia. Prasa międzywojenna o tych królach
dziesiątki artykułów zamieściła. Ci królowie głosili rozmaite fantastyczne plany, które prasa opisywała i wierzyła w to, że to będą tworzyć państwo cygańskie, między innymi w Abisynii, jak kiedy Abisynię podbił Mussolini, no to już ukazała się notatka, deklaracja jednego z tych władców, że oto właśnie jadę do Mussoliniego prosić o to, aby mi kawałek kraju przeznaczył na nasze władztwo. Pod wpływem tych faszyzujących, powiedzmy, prądów międzywojennym, kolejny taki pretendent na władcę wszystkich Cyganów świata, Mateusz Kwiek, tytułujący się baronem, ogłosił się wodzem narodu cygańskiego, Führer, prawda? Na sztandarze wielka, niezależna, mocarstwowa Polska, więc no, współczesny narodowiec. I drugi sztandar, zjednoczenie Cyganów podlegających prezydentowi Rzeczypospolitej Polski pod przewodnictwem wodza narodu cygańskiego Mateusza Kwieka. Wiele by na temat jego królestwa przedwojennego mówić. Najbardziej zabawową, cerkową ceremonią była koronacja Janusza Kwieka 4 lipca 1937 roku na stadionie Wojska Polskiego z udziałem najwyższych osobistości państwowych, salwą armatnią. Zachował się ciekawy film, kronika z tamtych czasów. Warto sobie zobaczyć, jak ta elekcja wyglądała. To jest cała wielka, piękna historia. Proszę Państwa, na terenie Polski żyją dwie grupy romskie. Jedni to są wędrowni, ci, którzy wędrowali, a więc ci kelderasze, lowari, polska Roma. Z drugiej zaś strony ubodzy osiedli Romowie karpaccy, których ostatnio nazywamy Bergitka Roma, którzy gnieździli się na skrajach wiosek w bardzo, bardzo prymitywnych warunkach. Takie szałasy, jakieś półziemianki. Ale zarówno jedni, jak i drudzy, zarówno wędrowni, jak i ci osiadli, stali się obiektem zainteresowań inteligentów. Oto jedna z serii pocztówek pokazujących właśnie taką rodzinę cygańską. Takie pocztówki ukazywały się Cyganie z Kołmy, Cyganie z Krościenka, Cyganie z Pod Nowego Targu i tak dalej. Było to bardzo, bardzo, że tak powiem, modne i o, tu są Cyganie z okolic Krynicy w sam raz. I jednocześnie ta ciekawość egzotyki odbiła się bardzo mocno w malarstwie polskim. Zresztą to już od czasu romantyzmu interesowano się tą wizualną stroną Cyganów, piękne Cyganki, wolni ludzie, ogniska i tak dalej. Mnóstwo tego typu przedstawień pozostało w historii. Ale proszę Państwa, przyszedł czas najbardziej tragiczny dla Romów, mianowicie okres okupacji, okres zagłady, który nazywa się w języku romskim samudaripen albo poraimos. To jest, są dwa słowa, na których temat też wiele można by mówić. Generalnie oznacza to zagładę. Mamy tutaj mapę, która przedstawia, bardzo charakterystycznie przedstawia kierunki, z których Niemcy zwozili Romów do obozów zagłady na terenie Polski. Wszystkie obozy zagłady, Treblinka, Sobibór, Majdanek, Bełżec, Auschwitz oczywiście, były celem tysięcy Romów z całej Europy Środkowej. Natomiast na terenach okupowanych przez Niemców, tych wschodnich, nie mamy w ogóle danych liczbowych, ile Romów zginęło. Tutaj, jak Państwo widzą, są podane rozmaite liczby, natomiast na wschodzie Niemcy nie wywozili do obozów zagłady, mordowali Romów wszędzie, gdzie ich spotkali, po prostu na miejscu. Najwcześniej utworzono obóz dla Romów w Bełżcu przy granicy
niemiecko-radzieckiej wtedy. Trwał ten obóz przez kilka miesięcy, kilkaset Romów tam zostało zmuszonych do roboty. Natomiast największym obozem zagłady było Birkenau, obóz Zigeunerlager, Zigeunerfamilienlager, a więc rodzinny obóz na terenie Birkenau. Wcześniej jednak Niemcy założyli obóz zagłady dla Romów, których przewieziono z terenów pogranicza węgiersko-austriackiego, z Burgenlandu, i to był obóz na terenie getta łódzkiego, który utworzono w końcu 1941 roku, a w styczniu 1942 roku zamordowano w Chełmie nad Nerem ostatnich, którzy ten obóz przeżyli. I to jest ważny punkt na mapie martyrologii romskiej. Na terenie Birkenau istniał przez ponad półtora roku obóz rodzinny tak zwany, który założono na początku roku 1942. To jest pomnik na terenie tego obozu, który został postawiony po wojnie. Natomiast 2 sierpnia 1944 roku resztka z 20 kilku tysięcy Romów, którzy się przez ten obóz przewinęli, prawie 3 tysiące, ostatnia grupa Romów została zamordowana w nocy z 2 na 3 sierpnia. Na tym koło 5 krematorium postawiono takie tablice memorialne w języku polskim, niemieckim, hebrajskim i ostatnią właśnie w języku romani. Dzień 2 sierpnia obchodzimy jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Natomiast istnieją dziesiątki, setki miejsc kaźni na terenie okupowanym przez Niemców na wschód od Polski. Między innymi my się zajmujemy inwentaryzacją takich miejsc. Właśnie kilka miesięcy temu wyszła książka Natalii Gancarz, która tu siedzi koło mnie, Na Bister, czyli Nie Zapomnij, w której mamy zinwentaryzowane jakieś 250 miejsc na terenie Europy upamiętnionych, miejsc związanych z martyrologią Romów. Ja tu bym chciał króciusieńko jeszcze przedstawić historię szczególną, ale ponieważ minęła godzina mojej opowieści, to może ja bym zrobił maleńką przerwę i jeśli są jakieś pytania, to można by na nie odpowiedzieć i pociągnęlibyśmy dalej tę opowieść powojenną już. Tak, jest. Możemy zrobić w tym momencie taką przerwę. Jest pytanie, pojawiło się jedno pytanie dotyczące wątku tego podziału języka. Dokładnie, żeby może uściślić ten wątek, jak wyglądał ten podział języka na zawodowy, czyli od ojców ten i ten nieprzekazywany przez matki. I czy to oznacza, że ten drugi, domowy, jest swoistym, bogatszym językiem, a ten zawodowy jest swego rodzaju żargonem? Jakby się pan do tego ustosunkować, może trochę uściślić ten wątek? No, najkrócej można by tak to określić. To znaczy, Romowie posiadają swój język. To jest język z pochodzenia indyjskiego, spokrewniony z Bengali, Urdu, sanskrytem. Ten język się kształtował i kształtuje się w dalszym ciągu pod wpływem okolicznych języków, a więc no, postępuje, zwłaszcza ostatnio, ogromna, gwałtowna kreolizacja. On się polonizuje na naszych terenach, anglizuje się, czy tam hungaryzuje się bardzo poważnie. Stąd też łatwo spotkawszy jakiegoś Roma w Ameryce, po kilku zdaniach rozmowy, zorientować się, jakie były ścieżki jego wędrówki, jego przodków.
Jest to język przekazywany w rodzinie do tego stopnia, że jeszcze do dziś niektóre dzieci romskie w Polsce, ja nie mówię na Węgrzech czy tam w Rumunii, na Słowacji, gdzie jest ogromna ilość Romów w izolowanych różnych osadach. Otóż nasze romskie dzieci często idą do pierwszej klasy, kiepsko mówią po polsku, bo w domu się mówi tylko po romsku. Także to jest też pewne upośledzenie kulturowe. Trzeba się uczyć języka polskiego od nowa, znaczy od nowa, jako języka obcego. Natomiast przypadek Hiszpanów to jest specjalny, mianowicie ten język był zakazany, w związku z tym on został zapomniany, nie mówiono o nim, on się przechował właśnie jako pewien żargon zawodowy. I jest w Hiszpanii znany bardzo szczątkowo, właśnie jako forma pewnego żargonu środowiskowego. Myślę, że na razie pytań nie widzimy, nie ma, więc możemy dalej przejść do tego wątku, który pan chciał teraz poruszyć. Tak, chciałbym, dalej jesteśmy w tym, w momencie okupacji, zagłady, chciałbym zaprezentować taką historię szczególną, która jest ilustracją doli, losu Romów w czasie okupacji. Otóż wieś Szczurowa, niedaleko Tarnowa, gdzie mieszkało około 100 Żydów i jednocześnie była osada osiadłych Romów, też około setki ludzi. Jest zdjęcie z końca lat 30. Widzimy wesele miejscowe i tutaj po jednej stronie Państwo widzą dwóch muzykantów, dwóch skrzypków, po drugiej stronie dwóch klarnecistów, cyganie. I lepiej widać jeszcze tych cyganów, Romów. Oni byli bardzo, te rodziny były zżyte z miejscową ludnością, małżeństwa mieszane się tam zdarzały nawet. I oto pewnego dnia w lipcu 1943 roku Niemcy rano otoczyli osadę. Wszystkich Romów załadowali na furmanki, które wcześniej kazali przygotować miejscowym chłopom i wieźli ich przez całą wieś na cmentarz lokalny, aby ich tam zastrzelić. A więc wieźli ich, że tak powiem, na oczach całej ludności, która wyległa na ulicę i towarzyszyła temu konduktowi, próbując zatrzymać tych Niemców. Udało się kilkoro dzieci wyrzucić z wozu gdzieś do rowu i tam je później ludzie przechowali. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ Żydzi zniknęli jednego dnia, do getta ich Niemcy zabrali, natomiast zagłada tych cyganów dokonała się na oczach całej wsi. Do dzisiaj w tej wiosce jest to jeden z elementów lokalnej historii, którą się opowiada kolejne już pokolenie. I co ciekawe, na tym cmentarzu, gdzie ich pomordowano, powstał pierwszy na świecie pomnik upamiętniający zagładę Romów. W 1965 roku z inicjatywy ZBOWID-u, organizacji kombatanckiej, został postawiony ten głaz, pomnik. Ciekawy jest napis na tym pomniku, który mówi o pewnych stosunkach do cyganów, ale też o... No właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, ale może się sami domyślimy za chwilę. Mianowicie na tym pomniku pisze, że jest to grób mieszkańców, zamordowanych mieszkańców wioski, mieszkańców. I to do dzisiaj gnębi mnie takie pytanie, dlaczego nie napisano, że to byli cyganie, Romowie, a napisano, że mieszkańcy. Czy to była, jak to bywało w tamtych czasach, no, taka próba zamazania ich tożsamości etnicznej, czy też wręcz przeciwnie, czy tak mocna identyfikacja, że nie pisano, kim oni byli, te ofiary były, ale byli to nasi mieszkańcy. No nie dojdziemy tego, ale jest to ciekawostka historyczna, tym bardziej, że jak Państwo widzą, ten pan to jest przewodniczący Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To jest uroczystość na wskroś świecka.
i dopiero trzeba było wielu lat, aby w 90 roku stanął ten krzyż, który tu widzimy, na którym już pisze się, że tutaj leżą pochowani Romowie. I dopiero kilka lat temu umieszczono również tablicę z wszystkimi nazwiskami, 93 osoby, najmłodsze to było niemowlę. I tu, proszę Państwa, jest bardzo ważna postać, niestety, Krystyna Gil, która zmarła 1 kwietnia tego roku, niedawno, która ocalała z tej masakry, ponieważ mama jej wyrzuciła ją jako 5-letnie dziecko, to była już duża dziewczynka, wyrzuciła ją z wozu i któraś gospodyni ją po prostu przechwyciła i ona ocalała. Muzeum Okręgowe w Tarnowie od 1996 roku realizuje taki projekt pod tytułem Cygański Tabor Międzynarodowy, Cygański Tabor Pamięci, teraz nazywamy to Tabor Pamięci Romów. Pielgrzymujemy do tych miejsc, w których Romowie na naszym terenie byli mordowani. I to jest właśnie jedna z naszych uroczystości. To jest właśnie taki przykład, jak Romowie byli mordowani na miejscach. Przeważnie w większości, ponieważ Romowie byli bardzo zdesperowani. Nie dawali się tak łatwo otoczyć, złapać, rozstrzelać, jak to bywało z Żydami. Więc Niemcy stosowali taktykę taką, że jak już mamy ich w garści, to żaden obóz, żadna deportacja, tylko po prostu śmierć na miejscu. Po wojnie ci, którzy ocaleli, wrócili do życia koczowniczego. Wedle spisów 1949 roku, to był spis, który na pewno nie był pełny. Granice były jeszcze dość luźne. Wiele, wiele taborów ze Związku Radzieckiego jeszcze później udało się im przeniknąć, uciec ze strefy sowieckiej do Polski. No ale liczono, że około 21 tysięcy tych Romów wędruje po Polsce. I proszę Państwa, oczywiście nie tylko w kraju socjalistycznym, ale we wszystkich państwach dążono do tego, we wszystkich ustrojach, aby Romów osiedlić, opodatkować, porachować, no mieć ich pod kontrolą. A tymczasem, jak widać, swobodnie sobie ten lud wędrował. I oto władze nasze zdecydowały w 1952 roku, że należy tym wędrówkom położyć kres. I opublikowano taki dokument, no trudno go tu przeczytać, ale to była uchwała prezydium rządu, która się bardzo ładnie nazywała, w sprawie pomocy ludności cygańskiej przy przechodzeniu na osiadły tryb życia. Studiując tę uchwałę, widzimy, że to była bardzo, bardzo humanitarna w założeniu akcja. Mianowicie nie nakazywano Romom się osiedlić, nie zakazywano wędrówek, natomiast zobowiązano wszystkie urzędy rozmaitych szczebli do pomocy, tak jak to w uchwale, do pomocy w przejściu na osiadły tryb życia, czyli minister przemysłu drobnego powinien pomóc w zatrudnieniu. Minister pracy i opieki społecznej w zakresie otoczenia opieką niezdolnych do pracy. Minister rolnictwa powinien uruchomić ulgowe kredyty dla osiedlających się i tak dalej. Minister kultury powinien otoczyć opieką twórczość artystyczną i muzyczną młodzieży cygańskiej i tak dalej. To były bardzo, bardzo chwalebne założenia. Przy czym wobec niezrozumienia przez władze istoty kultury romskiej ta inicjatywa właściwie spełzła na niczym, ponieważ
może nie tyle na niczym, ale skorzystali z tej możliwości osiedlenia się nie ci wędrowni Romowie, a osiadli. Mianowicie władze nie rozróżniały Romów wędrownych od tych, którzy żyli osiadłym trybem życia na terenach południowej Polski, na Sądeczyźnie, w Beskidzie Niskim, w Gorcach. Nie dostrzegali tych osiadłych Romów, kierując uwagę tylko na wędrownych. I oto ci osiadli skorzystali z tej akcji, otrzymując mieszkania w Krakowie, w Nowym Targu, na Dolnym Śląsku. Do dzisiaj tam mieszka mnóstwo tych osiadłych Romów na terenach Wałbrzycha, Kowar, Ruda Śląska, Głogów i tak dalej, którzy się tam przenieśli i tam pracę zdobyli. Bardzo wielu Romów przeniosło się do Nowej Huty. To oni w dużej mierze, no w jakiejś tam mierze, budowali ten ogromny przemysłowy ośrodek. Ja tu sobie pozwoliłem na zaprezentowanie takiej książeczki, strony tytułowej oraz zdjęć z wnętrza, którą jedna z Romek wykształconych, Monika Szewczyk, wydała bodaj 2 lata temu, gdzie opisała historię osiedlenia się Romów na terenie Nowej Huty. Ówczesna prasa, kroniki filmowe, media pokazywały, jak to Romowie tłumnie osiedlają się, porzucając koczownicy tryb życia, nie zauważając w ogóle, że ci, którzy się osiedlili, żadnego, że tak powiem, inwentarza wędrownego za sobą nie pozostawili, bo po prostu nigdy nie wędrowali. Ale właśnie dzięki temu osiedliło się, znaczy nie tyle osiedliło się, wiele, wiele rodzin romskich poprawiło sobie swój poziom życia. Między innymi z tego też skorzystała poetka Papusza. Zaraz pokażemy. Natomiast ja chciałbym pokazać, zaprezentować, przypomnieć pierwszą monografię o cyganach polskich Jerzego Ficowskiego, która wyszła w 1953 roku, a w której Ficowski zawarł ogromną wiedzę na temat Romów, sam wędrował z Romami, od której to książki w ogóle zaczęła się nowoczesna romologia, nauka, czy cyganologia, nauka o Romach. Trzeba przyznać też, że wydał ją w czasie, kiedy właśnie panowała ta akcja produktywizacji cyganów, więc musiał w tej książce właśnie te akcje różne państwowe bardzo pozytywnie wypunktowywać, co późniejsi badacze czy też historycy mieli mu za złe. Ale to właśnie Ficowski wylansował jedną z kobiet cygańskich, kobietę już wtedy dość dojrzałą, 40-letnią, którą poznał w taborze i zauroczył się jej językiem. Tak poetycko opowiadała o sobie. Ostatecznie zaproponował jej, zasugerował, aby zaczęła spisywać te swoje poetyczne opowiadania. Okazało się, że Papusza nauczyła się jeszcze przed wojną od Żydówki jakiejś pisać. Kiepsko pisała, ale pisała. I stała się jedną z najbardziej znanych pisarek, poetek pośród wszystkich Romów na świecie. Jej poezje zostały przetłumaczone na, no nie wiem, pewnie ponad 20 języków. Stała się takim symbolem wykształconych Romów. I kolejny etap, o którym chciałbym powiedzieć, akcja osiedlania Romów. Otóż mówiłem o Papuszy, o tych akcjach osiedleńczych i tak dalej. Romowie dalej wędrowali, jedni się osiedlali, ale ostatecznie
władze postanowiły, że koniec tej wędrówki. Na wiosnę 64 roku wszystkie tabory, wszyscy Romowie, którzy zimowali, a zimowali ci wędrowni Romowie gdzieś w wynajętych różnych domach, w stodołach, najubożsi we wozach, wszystkich spisano. Ci, którzy nie mieli dowodów osobistych, nadano im nazwiska, zarejestrowano i ogłoszono, że koniec wędrówki, tam gdzie was zastała ta wiosna, musicie zostać. Ten znak, który tu stoi, to jest znak przeze mnie wymyślony na użytek wystawy, którą mamy w Muzeum Tarnowskich. Niech ktoś nie wyobraża sobie, że to takie znaki gdzieś stawiano. Natomiast wydano taką poufną instrukcję dla policji, dla milicji ówczesnej, która doradzała, w jaki sposób zmusić Romów do osiedlenia. Wykorzystano w bardzo rygorystycznie wszystkie obowiązujące przepisy. Zakaz palenia ogniska, więc grzywna. Prowadzenie konia po pijanemu, grzywna. Brak światełka odblaskowego, którego zresztą żaden chłop przy wozie nie miał i nikt za to go nie karał, ale przepis był, kolejna grzywna. Najbardziej perfidne było pierwsza ustawa o zgromadzeniach. Wykorzystać ją należało w ten sposób, że jak się spotkało cyganów w dwóch wozach na drodze, no to już jest zgromadzenie nielegalne, każdy grzywnę dostał. I w ten sposób po kilku tygodniach wędrówki taki tabor był goły i bosy, pozbawiony gotówki zupełnie. I tak to się nie stało akcja jednorazowa. Z roku na rok coraz mniej tych wędrowców, było coraz mniej, aż wędrówka ustała, Romowie się osiedlili. To jest zdjęcie jednego z ostatnich wozów, które sfotografowałem go w Prokocimiu. Takie wozy stały jeszcze przez wiele lat. Ostatnie wozy zakupiliśmy do Muzeum Tarnowskiego. I wtedy też zaczął się wraz z akcją osiedleńczą zaczęły się organizować stowarzyszenia romskie. Tu podaję przykład takiego stowarzyszenia. Cygańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Nowe Życie. No to taka bardzo socjalistyczna nazwa. Cygański Zespół Artystyczny Nevodrom, czyli Nowa Droga. W tym kierunku prowadzono akcje nauczania czytania, pisania, kroju i szycia, opiekowania się dziećmi i tak dalej. Przykład tego Stowarzyszenia Tarnowskiego jest bardzo interesujący. Władze bardzo, bardzo sprzyjały tym Romom, którzy się w Tarnowie osiedlili. No cóż, osiedlenie było potrzebne po to, żeby chłopaków brać do wojska. Zespół romski w Tarnowie istniejący, to widzimy, brał udział w rozmaitych świętach, tu jest w Korowodzie pierwszomajowym, Dzień Kobiet, Dzień Święto Rewolucji Październikowej, 22 lipca. Romowie przydawali się zawsze jako pewna ozdoba. W dwudziestolecie świętowaliśmy naszego stowarzyszenia w 83 roku, potem następne uroczystości. No w każdym razie Romowie włączyli się w ten powszechny nurt życia. Do tego stopnia, że w 79 roku, kiedy nasze Muzeum Okręgowe w Tarnowie przystąpiło do organizacji pierwszej na świecie wystawy o Romach, włączyli się nasi Romowie do tego, że tutaj nauczyli nas, jak się stawia tradycyjny namiot, jak się wozy rozkłada i tak dalej. Jest to fragment takiej wystawy, która była czasowa przez rok, która stała się zalążką później stałej wystawy. Bardzo ważnym takim momentem w życiu Romów polskich był 3. Światowy Kongres Romów w Getyndze w 1981 roku. Wtedy się troszkę świat otworzył dla nas, Polaków. Pierwszy Rom, tu stojący, Józef Kamiński z Tarnowa, został wybrany do prezydium
Światowej Rady Romów, IRU, International Roma Union. Bardzo historyczna chwila i historyczna postać. W czasie, kiedy się Romowie osiedleli, również zaczęto wśród nich misję prowadzić. Ksiądz Edward Wesołek, jezuita, wymyślił pierwszą pielgrzymkę Romów do Częstochowy w 1981 roku. Tenże właśnie tu w środku jezuita stojący rozpoczął akcję duszpasterską, zaczął wydawać takim czasopisemko Deus Arengrodat, czyli Pan Bóg naszym Ojcem. W 1986 roku kolejny misjonarz, ksiądz Stanisław Opocki, zainicjował taką wędrowną pielgrzymkę na trasie 6 kilometrów w Limanowej, koło Limanowej, w Limanowej na peryferiach jest osiedle romskie i z tego osiedla pielgrzymujemy do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. To jest bardzo piękna pielgrzymka gromadząca bardzo wielu Romów z całej Polski, a i ze Słowacji. 1985 rok. Po raz pierwszy publicznie użyliśmy w Polsce terminu Rom, Dom Kultury Romów. Wcześniej był to świetlica Cygańskiego Stowarzyszenia Oświatowego. W 1985 zmieniliśmy statut i od tego czasu nazywamy się Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Romów w Tarnowie. To jest ważny moment właśnie, jeśli chodzi o politykę społeczną w stosunku do Romów. I rok 90 to było kolejny taki bardzo ważny etap. W Warszawie odbył się 4. Światowy Kongres Romów. Wtedy wydano pierwsze romskie czasopismo, ono już nie istnieje, Rom pod Rom, czyli Cygan Rom na drodze. Mamy tu w prezydium bardzo godnych gości. Stanisław Stankiewicz, który stał się kilka lat później prezydentem Światowej Unii Romów. Jan Hancock, wybitny lingwista amerykański, Rom oczywiście. No i reszta już nieżyjących działaczy romskich, którzy zasiadają na tej trybunie. I w tymże roku, z okazji tegoż kongresu, powstało w Muzeum Etnograficznym, oddział Muzeum Okręgowego, pierwsze na świecie muzeum poświęcone kulturze i historii Romów. I to jest jakiś taki moment zamykający tę historię jakby wybijania się Romów na samodzielność. Dalsze etapy, dalsze lata to już są lata, kiedy sami Romowie organizują się. To już nie jest tak, że ja zorganizowałem wystawę stałą, że ktoś tam założył stowarzyszenie, że ktoś zespół wymyślił, to wszystko Romom się proponowało. Lata 90. i później to jest już czas, kiedy powstaje inteligencja romska, organizacje niezależne. Zupełnie inny etap w życiu Romów, który wymaga osobnej opowieści. Bardzo dziękuję za tą prezentację, za ten wykład, za takie kompendium historii Romów na ziemiach polskich i takie jednak ponad 600-700 lat opowiedzenia w przeciągu tej półtorej godziny. Bardzo dziękujemy za ten wykład, za prezentację. Ja ze swojej strony, Szanowni Państwo, zapraszam już na kolejne spotkanie z historią i kulturą romską. W przyszłym miesiącu będziemy rozmawiać bardziej, może głębiej o tematyce eksterminacji Romów, o okresie II wojny światowej, również o obozie, który został utworzony na terenie getta łódzkiego. Naszym kolejnym gościem będzie profesor Sławomir Kapralski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Natomiast jeszcze raz serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie naszemu prelegentowi, panu Adamowi Bartoszowi. Dziękuję Państwu za ten czas, który Państwo spędzili z nami i zachęcam do
do kolejnego spotkania.